Narodowe czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W tym roku wysłuchamy fragmentów powieści Kordiana Juliusza Słowackiego. W roli głównej wystąpi Wojciech Kowalski, aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Role drugoplanowe czytać będą kołobrzeżanie, poeci ze Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, bibliotekarze oraz zaproszeni goście. Kołobrzeskie wspólne czytanie dramatu poprzedzone zostanie warsztatami wytwarzania okolicznościowych przypinek oraz dekorowania lukrem królewskim biało-czerwonych serduszek. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 14, natomiast główny punkt programu, czytanie Kordiana, rozpocznie się o 16. Wstęp na wydarzenie jest wolny.